Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. O kontynuacji inwestycji drogowych mówił premier Mateusz Morawiecki, który wspólnie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem wizytował odcinek trasy Via Carpatia w województwie lubelskim. Polski Ład ma przyciągać inwestycje zagraniczne. Aby tak się jednak stało, potrzebna jest sieć szybkich dróg ekspresowych i autostrad. Taką diagnozę postawił rząd i tak uzasadnia budowę drogi Via Carpatia. Właśnie od takich dróg zaczyna się przyciąganie nowych inwestycji, nowych inwestorów. A więc setki nowych inwestycji wokół tej drogi. Premier Mateusz Morawiecki przebywał w Niedrzwicy Dużej w województwie lubelskim. Wizytował odcinek Via Carpatii wspólnie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Dzisiaj zapewniamy perspektywę wieloletnią do końca 2030 roku. Pragniemy zrealizować pełną sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce. To oznacza kolejne przetargi i pewne zlecenia dla przedsiębiorców z branży budowlanej. Dzisiaj to 112 inwestycji drogowych na łączną sumę ponad 1400 km dróg. Tyle się dzieje na polskich budowach dróg krajowych. Ponad 2400 inwestycji drogowych realizują samorządy. Również przy wsparciu Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, za sprawą nowego kręgosłupa, bo tak premier nazwał trasę Via Carpatia, Polska Wschodnia ma mieć zapewniony rozwój gospodarczy. W tym województwie od Radzynia Podlaskiego przez Lubartów, Kraśnik do Janowa Lubelskiego, wzdłuż tej drogi, przy tych miastach, będą mogły powstawać setki nowych miejsc pracy. Via Carpatia ma liczyć łącznie około 700 km, z czego około 200 km na terenie województwa lubelskiego. W regionie prace trwają na 6 odcinkach. Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji negatywnie zaopiniowała wnioski o wotum nieufności wobec ministrów Michała Dworczyka i Mariusza Kamińskiego. Wnioski o wotum nieufności wobec ministrów rządu są odpowiedzią Koalicji Obywatelskiej na raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wyborów korespondencyjnych. Jak przychodzą wybory, to się okazuje, że wybory może zorganizować minister Dworczyk z ministrem Kamińskim, a pan Sasin wydrukować karty. Wczoraj Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych opiniowała wnioski, jakie Koalicja Obywatelska złożyła przeciwko szefowi Kancelarii Premiera Michałowi Dworczykowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszowi Kamińskiemu. Argumenty, po jakie sięgali politycy, nie były nowe. Platforma uzasadniała, że rząd, forsując wybory korespondencyjne, miał tylko krytyczne ekspertyzy. Minister Łukasz Schreiber przekonywał, że działania rządu były wymuszone przez bojkot samorządów. Nikt tych wyborów nie odwołał, natomiast wskutek akcji polityczno- czy też partyjno-medialnej próbowano zablokować przeprowadzenie wyborów. Pod adresem ministra Mariusza Kamińskiego padały ponadto zarzuty o polityczne wykorzystywanie policji i służb. Poseł Maria Janyska z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że policja ograniczała prawo do zgromadzeń i tutaj miała na myśli protesty za tak zwaną aborcją, czyli faktycznie za zabijaniem nienarodzonych dzieci. Autorytet i zaufanie w społeczeństwie, które tak przez wiele lat budowali polscy policjanci, zostało zachwiane. Został zachwiany autorytet, jakim cieszyła się polska policja w ostatnich latach. Bez echa tych słów nie zostawił wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. Mówił o agresji protestujących. Policja podczas strajku kobiet działała adekwatnie do sytuacji. I tam, gdzie były ku temu przesłanki, podejmowała stosowne działania. Wnioski o wotum nieufności wobec ministrów zostały zaopiniowane negatywnie. Sejm zajmie się nimi na posiedzeniu, które rozpoczyna się jutro. Przedsiębiorcy mają swoją propozycję, jak pozyskać środki na realizację Polskiego Ładu. Obawiają się składki zdrowotnej. O szczegółach mówił w Polskim Punkcie Widzenia rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Premier Mateusz Morawiecki podczas Rady Dialogu Społecznego pytał przedsiębiorców o rozwiązania, które pojawiły się w Polskim Ładzie. Właściciele firm obawiają się, że to z ich środków zostanie sfinansowany nowy program. Mówią o podwyżce składki zdrowotnej. Takie stanowisko zajmuje też rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz, ale ma swoją propozycję, która pozwoli pozyskać środki na Polski Ład. My rozumiemy, że będzie spadek dochodów przy podniesionej kwocie wolnej do 30%.
30 tysięcy i podniesionym progu, że trzeba coś z tym fantem zrobić, to my wymyśliliśmy dwie rzeczy. Jedna to, żeby zniwelować te bardzo złe skutki podnoszenia obciążenia w podatku liniowym, ale nie tylko, bo także dla zarabiających na etatach, to proponujemy, żeby zrobić dach. W postaci maksymalnej stawki, która będzie wyliczana jak 30-krotność z ZUS-u. Czyli płacimy do momentu, kiedy obliczamy sobie 30-krotność średniej, od tego 75%, od tego 9% i mamy dach i dalej nie płacimy. To są i tak kwoty bezwzględnie wielokrotnie większe, no 30-krotnie większe na przykład od średniej, tak? Czyli ci, co więcej zarabiają, zarówno zatrudnieni na umowę o pracę, jak i przedsiębiorcy, zapłacą na zdrowie dużo więcej, ale z pełnym odcięciem. Kolejna propozycja skierowana jest do osób, które płacą podatek liniowy. Druga to, żeby właśnie ci, którzy płacą podatek liniowy, mogli odliczyć, tak jak pozostali Polacy, 30 tysięcy złotych od tej kwoty wolnej, żeby mogli tą kwotę wolną otrzymać. To pozwoliłoby uniknąć skoku obciążenia, przekonuje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Zapisy, jakie zostały zawarte w Polskim Ładzie, wciąż są konsultowane. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podtrzymał deklarację, że na programie stracą jedynie nieliczni. Ponad miliard złotych trafi na wsparcie czytelnictwa w Polsce. Rusza druga edycja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pierwsza ma już pewne sukcesy. Okazuje się, że w ubiegłym roku nieco więcej osób przeczytało co najmniej jedną książkę. Było to 42%. W roku 2018 ten odsetek wyniósł zaledwie 37%. Czytanie poszerza naszą wiedzę, wzbogaca słownictwo, rozbudza wyobraźnię. To oczywiste korzyści płynące z przebywania z książką, ale niestety nadal wielu z nas nie docenia tych zalet. W 2020 roku 58% naszych rodaków nie przeczytało żadnej książki. Na szczęście to jest mniej niż w latach ubiegłych. Na przykład w 2018 roku takich osób było 63%. Być może wpływ na tę poprawę ma trwający od 2016 roku Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Rusza druga jego 5-letnia edycja. W tej chwili to już jest ponad miliard złotych, 1,080 mld złotych na polskie czytelnictwo. To jak informuje wicepremier Piotr Gliński, wzrost o 40%. Program składa się z kilku komponentów. Podnoszenie oferty czy jakości pracy naszych bibliotek i tutaj koordynuje pracę Biblioteka Narodowa. Drugi komponent to są inwestycje. Czyli krótko mówiąc, budowa nowych bibliotek i wsparcie istniejących bibliotek. W minionych 5 latach zrewitalizowano 220 bibliotek. Zrealizowano też duże zakupy, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Ponad 3 miliony książek co roku trafiało do bibliotek w całym kraju dzięki poprzedniej edycji. W tej edycji przez najbliższe 5 lat więcej książek trafi do bibliotek publicznych. Na ten cel będzie wydane 0,5 mld złotych. Środki trafią do autorów książek, księgarzy, a także do bibliotek szkolnych. Minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiada zwiększenie zakupów pozycji związanych z historią XX wieku. Będą też biblioteki w przedszkolach. Idziemy naprzód z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa w szkołach i przedszkolach po to, żeby dzieci i młodzież miały argumenty merytoryczne, a nie bazowały na jakimś fałszywym przekazie. Narodowy program ma też promować czytelnictwo poprzez różne konkursy i spotkania z autorami. By czas nie zaćmił i nie pamięć, to tytuł konkursu historyczno-literackiego, który już po raz 9 odbył się w Białymstoku. To już 9 edycja wojewódzkiego konkursu, którego inicjatorem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński, a współorganizatorem Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Tematyką konkursu były tragiczne wydarzenia z najnowszej historii naszej ojczyzny. Zbrodnia katyńska, katastrofa smoleńska i obława augustowska. To nie jest tylko powinność wobec przeszłości, wobec naszych przodków, ta wiedza i zachowanie w pamięci zbiorowej tych wydarzeń, ale także to jest żywotny interes narodowy, bo przecież jeżeli byśmy nie znali prawdy o wydarzeniach historycznych, a to są bardzo ważne wydarzenia, to można by w przyszłości wszystko wmówić, napisać inną wersję historii, tak jak dzisiaj są takie próby pisania innej wersji historii, jeżeli chodzi o obozy koncentracyjne. W
konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego województwa podlaskiego. Bardzo mnie cieszy to, że tak duża liczba młodzieży, młodych ludzi po prostu wzięła udział w tym konkursie. Po prostu znaleźli czas, znaleźli chęci, takie samozaparcie, żeby poszukać źródeł, no bo ta prawda jest bardzo ważna. Nadesłano ponad 50 prac. Do wzięcia udziału w tym konkursie skłoniło mnie przede wszystkim ogólne moje zainteresowanie historią XX wieku, zwłaszcza II wojny światowej. Najlepsze prace zostaną opublikowane. W Iraku gasną owoce historycznej pielgrzymki papieża Franciszka. Sytuacja mieszkających tam chrześcijan nie uległa poprawie. Nadzieja obudzona przez wizytę papieża Franciszka w Iraku jeszcze trwa, jednak coraz bardziej zaczyna słabnąć w obliczu braku jakiejkolwiek zmiany. Podczas wizyty Ojca Świętego rządzący w Iraku zobowiązali się m.in. do remontu kościołów i podnoszeniu zgruzów turystyki religijnej. Jednak do tej pory żadne działania nie zostały podjęte, informuje o tym patriarcha Babilonii kardynał Luis Sacco. Aby zrealizować cele, które postawił papież Franciszek przed Irakijczykami, potrzeba wspólnego działania ze strony Kościoła, ze strony rządzących, między chrześcijanami i muzułmanami. I do takiej postawy wzywa m.in. chaldejski patriarcha Luis Sacco, kardynał. Bez tej woli współpracy do żadnych zmian nie dojdzie. Winą za ten brak postępu patriarcha obarcza polityków. Władze nie robią nic, by wygnani chrześcijanie mogli wrócić do swych domów i odzyskać majątek przejęty przez muzułmanów. Tereny historycznie chrześcijańskie wciąż kontrolowane są przez islamskie bojówki. Niesienie pomocy przez organizacje międzynarodowe jest niezwykle utrudnione. Kardynał Sacco wskazał również, że instytucja państwa jest niewydolna, dlatego też różnego rodzaju grupy zbrojne wciąż mogą kontrolować terytorium, nie pozwalając na jego rozwój społeczny i gospodarczy. Zwrócił też uwagę na nierozwiązany problem, jakim jest brak kontroli nad handlem bronią. Chrześcijanie liczą, że ich sytuacja zmieni się po wyborach, które odbędą się jesienią. Jednak zdaniem kardynała Sacco nie będzie to proste, ponieważ w islamie wciąż trudno rozdzielić politykę od religii. Brytyjscy lekarze apelują o natychmiastowe unieważnienie programu domowej aborcji. Brytyjski rząd zaproponował, by proceder ten został trwale zalegalizowany. Sprzeciw zgłaszają też księża biskupi w Anglii i Walii. W trakcie pandemii Wielka Brytania tymczasowo zalegalizowała tak zwaną aborcję do it yourself. Do 10 tygodnia prawo nie chroni życia dziecka i pozwala na zabójstwo w domu. Uzasadniano to ochroną przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Cały proces uruchamia teleporada lub wideokonsultacja. Do pacjentek, także tych nastoletnich, pocztą trafiają tabletki, które zabijają dziecko w łonie matki na każdym etapie ciąży. W samej Anglii i Walii w 2020 roku wykonano blisko 210 tysięcy tak zwanych aborcji. To najwięcej od czasu jej zalegalizowania w 1967 roku. Aż 47% zabójstw dzieci nienarodzonych od kwietnia do grudnia zeszłego roku dokonano właśnie za pomocą tabletek poronnych. Teraz rząd chce taki proceder zalegalizować na stałe. Apel w tej sprawie do brytyjskiego premiera skierowało 600 lekarzy. Wskazują oni, że tak zwana domowa aborcja wiąże się z przemocą domową, a wiele kobiet jest zmuszanych, by w ten sposób zabijać swoje nienarodzone dzieci. Dodatkowo lekarze obawiają się, że taki proceder spowoduje, że pacjentki będą pozyskiwać tabletki dla innych osób, co może wiązać się ze wzrostem seksualnego wykorzystywania nieletnich oraz handlu ludźmi. Do głosu sprzeciwu dołączył też episkopat Anglii i Walii. Również grupa posłów pro-life złożyła wniosek, który wzywa rząd do zakończenia programu tzw. aborcji domowej. To były informacje dnia, kolejne wydanie w południe. Z Panem Bogiem.